Magdalena Ciśliska, dzień dobry, zapraszam Państwa na serwis informacyjny, a w nim 200 lat Muzeum Mazowieckiego w Płocku, sytuacja w płockim pogotowiu stabilizuje się, a na koniec na Radziwiu powstanie zbiornik retencyjny. To było wydarzenie z pompą. W Płockim Teatrze Dramatycznym świętowano 200-lecie istnienia Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zaprezentowano wystawę, wręczono wyróżnienia. Na scenie zagrał Waldemar Malicki, z płockimi symfonikami zaśpiewała Małgorzata Walewska, a wydarzenie poprowadził Artur Andrus. W Płockim Teatrze dziękowano wszystkim, każdemu, kto przyczynił się do tej chwili. 200 lat temu działanie rozpoczęło Muzeum Mazowieckie. Z tej okazji zaproszono pracowników, partnerów i przyjaciół instytucji. Ze sceny dziękowano samorządowi Mazowsza, Płocka, Towarzystwo Naukowemu Płockiemu czy PKN Orlen, koncernowi, który od lat wspiera Muzeum Mazowieckie. Pracownicy muzeum otrzymali podziękowania za swój wkład w historię i teraźniejszość muzeum. Jak przekonywał Adam Strużik, marszałek województwa mazowieckiego, Muzeum Mazowieckie to przykład prężnie działającej mazowieckiej instytucji kultury. Z tych 200 lat, 23 ostatnie lata, to wspólna historia samorządu województwa mazowieckiego, utworzonego w 1998 roku i właśnie Muzeum Mazowieckiego w Płocku. W wyniku reformy administracyjnej otrzymaliśmy pod opiekę kilkadziesiąt instytucji kultury. Dzisiaj po 23 latach mogę z dumą powiedzieć, że one wszystkie rozkwitają, że żadnej nie zlikwidowaliśmy, że nie ma takiego muzeum, nie ma takiej instytucji kultury, która by nie odniosła sukcesu. Nie brakowało ważnych przemówień, ale i gwiazd na teatralnej scenie. Dla publiczności zagrał znany pianista Waldemar Malicki, z płockimi symfonikami zaśpiewała Małgorzata Walewska, a całość poprowadził znany i ceniony dziennikarz i satyryk Artur Andrus. Czy sytuacja z medykami w Płocku powoli się stabilizuje? Wiele na to wskazuje, choć do normalności jeszcze daleka droga. Osiągnięto jednak tymczasowe porozumienie. Jest porozumienie na linii pogotowie ratownicy medyczni w Płocku. Dzięki niemu zespoły ratownictwa wróciły do służby mieszkańcom. Jest to jednak porozumienie wstępne. Medycy w dalszym ciągu czekają na decyzję na szczeblu centralnym. Protest medyków był protestem ogólnopolskim. Również i w płockim pogotowiu miała miejsce akcja protestacyjna. Muszę powiedzieć szczerze, że jako samorządowiec doskonale rozumiem medyków, którzy w pewien sposób chcieli pokazać siebie oraz swoje oczekiwania przed nie tylko władzą samorządową, ale przede wszystkim przed władzą związaną z Ministerstwem Zdrowia. Jak przekonuje przewodniczący Kominek, najważniejszy w uzyskaniu porozumienia był dialog. Udało się w pewien sposób podpisać pewne porozumienie, które jakby wskazuje, że medycy wracają do swojej służby drugiemu człowiekowi i w pewien sposób przyjmują te wszystkie przygotowane dla nich propozycje. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli ministerstwo wywiąże się ze swojej odpowiedzialności oraz ze swojej obietnicy, to my jako organ i jako pogotowie przekażemy właśnie te środki, które wspólnie uzgodniliśmy z medykami i sytuacja pod nazwą akcja strajkowa zostanie zakończona. Medycy czekają na konkrety przez 21 dni. Na osiedlu Radziwie w Płocku powstanie kolejny zbiornik retencyjny. Ma on wpłynąć na gospodarkę wodami opadowymi. Podpisano umowę na realizację, a prace rozpoczną się wkrótce. Trwają przygotowania do budowy kolejnego zbiornika retencyjnego. Powstanie on na osiedlu Radziwie w okolicy ulicy Żeglarskiej, Teligi i Szkutniczej. Jeśli chcemy realizować inwestycje związane z remontami ulic, to musimy rozwiązać problem deszczówki. Musimy ją z tych ulic gdzieś odprowadzić. A żeby to zrobić, trzeba wybudować zbiornik retencyjny, do którego woda po deszczach, nawalnych deszczach będzie odprowadzana. Powstanie zatem 600-metrowy zbiornik, którego celem jest m.in. rozwój systemu gospodarowania odpadami. Więc budując kanalizację deszczową, trzeba gdzieś deszczówkę odprowadzić.
Tym pomysłem jest zbiornik retencyjny, z którego także będzie można ewentualnie tę wodę wykorzystać, na przykład podlewając miejską zieleń. Jest to duża inwestycja, w której w ramach powstanie też nowa nawierzchnia wymienionych wcześniej ulic. Jej wartość sięga prawie 10 milionów złotych, a na realizację pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej. Budowa ma zakończyć się w 2023 roku. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.